Znajdujemy się na premierze komedii Detektyw Bruno. Ze mną piosenkarka, artystka Justyna Dobroć. Cześć. Cześć. Powiedz proszę, komedia czy coś poważnego? Jaki jest twój ulubiony gatunek filmowy? No, obecnie tylko i wyłącznie komedia. Jesteś ciekawa, co to będzie za chwilę? Tak, tak, jestem bardzo ciekawa, bo wydaje mi się, że to będzie mega familijny film, lekki, przyjemny, coś, czego właśnie teraz w tych czasach potrzebujemy. No, a ty generalnie jesteś osobą taką pogodną, która optymistycznie patrzy na świat, czy jednak troszeczkę z dystansem? Nie no, samo moje nazwisko mnie zmusza do tego, żeby patrzeć pozytywnie na świat i szerzyć samo dobro, więc staram się jednak patrzeć trochę przez różowe okulary i całkiem dobrze mi to wychodzi. Cleo, z którą miałem już okazję porozmawiać, śpiewa w tym filmie, wykonuje piosenkę Mniej znaczy więcej. I tutaj właśnie chciałem się odnieść z tobą do tytułu tego utworu. Czy ty też uważasz, że mniej znaczy więcej, tak w życiu? Myślę, że powinniśmy dążyć do własnego celu małymi krokami. Nie zakładać sobie od razu jakichś gór i Everestu, jeżeli wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć w jakimś krótkim czasie, ale cieszyć się właśnie z tych małych rzeczy, jak śpiewała Sylwia Grzeszczak, i cieszyć się z tego, że jesteśmy w stanie osiągnąć nawet ten mały cel. No i teraz mniej znaczy więcej, jak śpiewa Cleo. Dokładnie. No to powiedz w takim razie, bo wiesz, obiegła nas informacja, że już 3 czerwca w Okęckiej Sali Widowiskowej o 19:30 premiera teledysku, taka oficjalna twojego najnowszego do utworu. Pokoloruj to. I powiedz coś o tym utworze właśnie. Utwór jest właśnie bardzo pozytywny. Opowiada o takiej miłości wakacyjnej, o moim nowym talencie, o którym się niebawem przekonacie, jaki on jest. Serdecznie zapraszam na tą premierę. To ja powiem, obserwujcie Justynę Dobroć na Instagramie. Tam znajdziecie szczegóły dotyczące tego wydarzenia, no i całej kariery Justyny. Ale jeżeli mieszkacie w Warszawie i macie wolny piątek 3 czerwca, wolny wieczór w ten piątek, nie wahajcie się i przybywajcie. Tak, tak, wydarzenie jest otwarte, jest dużo miejsca, więc zapraszam serdecznie, bo będzie to naprawdę premiera wielkiego formatu. I jako pierwsi widzowie będą mogli zobaczyć twój teledysk. Tak, dokładnie, dopiero w streamingach czy w YouTube pojawi się po premierze wszystko. No to powiedz w takim razie, czy to jest jedyny twój projekt, czy coś jeszcze się zapowiada w przyszłości, w następnych tygodniach? Na szczęście nie jest to mój jedyny projekt, będzie coś ogromnego, będzie to Polish Eurovision Party, w której będę miała przyjemność brać udział. Jest to wydarzenie międzynarodowe, gdzie wystąpią osoby z Eurowizji z różnych lat, z różnych państw i ja również będę uczestnikiem tego wydarzenia. A zaśpiewasz coś swojego czy cover? Będzie to cover, ale mam nadzieję na współpracę z jedną z artystek. O. Albo artystów. No, czyli będzie się na pewno działo. No, skoro jesteś w to zaangażowana, to będziesz miała okazję poznać bliżej właśnie tych artystów międzynarodowych. Tak, tak. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że mogę wziąć udział w tym projekcie, bo wiem, że on już jest taki międzynarodowy, na ogromną skalę. Będzie mnóstwo osób i przede wszystkim ja poznam również wszystkich, jakby nie patrząc, finalistów i półfinalistów Eurowizji. O, no to przypomnij proszę jeszcze w takim razie, kiedy to się odbędzie, żeby nasi widzowie zapamiętali tą datę i kupili bilety. Kochani, 16 lipca, czyli już niedługo, kupujcie bilety, bo będzie to wydarzenie międzynarodowe na ogromną skalę, więc kupujcie, żeby wam nie zabrakło. W Warszawie w Hula Kula. O, w Warszawie. Tak. Dobrze, to ja bardzo wam dziękuję i w takim razie do zobaczenia.